Znaczy, mi się wydaje, że ten mecz był oparty na konsekwencji. Tak naprawdę drużyna, ani jedna, ani druga w mojej ocenie dzisiaj nie zdominowała przeciwnika. Ani przez chwilę my, ani przez chwilę Toruń nas. Tak naprawdę ten mecz był na styku. No i wygrała drużyna bardziej konsekwentna, a nie lepsza, tak mi się wydaje, piłkarsko czy futsalowo. Dzisiaj wygrała drużyna konsekwentna, która trafiła w konkretnych dwóch, trzech sytuacjach i to jakby zaowocowało zwycięstwem w tym meczu Toruniem. No właśnie, skuteczność to chyba klucz do zwycięstwa w tym meczu. Wasza drużyna próbowała ustrzelić, ale albo trafiała obok, albo w bramkarza. Dwa gole to trochę mało, żeby tu zdobyć punkt. Nie zgodziłbym się też z tym. Mi się wydaje, że ten mecz w mojej ocenie można było zagrać na 2-2, wygrać 3-2, a ta bramka na 3-2 była kompletnie, na 3-1 była kompletnie bez sensu. Ja po prostu nie rozumiem takich bramek i nie jestem w stanie tego ogarnąć, jakby gdzieś ten przeciwnik tak naprawdę w drugim meczu, pierwszy mecz to u siebie z Piastem i dzisiaj z Toruniem przeciwnik gra naszą grę i my mając grać tak jak my sobie założymy, nagle my chcemy prowadzić grę, my chcemy być, nie wiem, drużyną o niebo lepszą, kiedy tej gry nie trzeba prowadzić, żeby mecz wygrać, co pokazał dzisiaj jakby Toruń. Koniec rundy z Zabami, jak pan oceni swoją drużynę po 11 spotkaniach? Bardzo trudno mi ocenić tak naprawdę, bo wystarczyły dwa mecze lepiej zagrać i naprawdę ta ocena byłaby zupełnie inna. Na dzień dzisiejszy jesteśmy, a mi się wydaje, nic nie tracimy. Tak naprawdę ta liga jest tak spłaszczona, nie znam wyników dzisiejszych, ale... Remis w Kniewach i zwycięstwo Gat. No to tak naprawdę nic się nie zmieniło. Tak naprawdę myślę, że Gatta też tą drugą rundę chyba zaczyna 5 meczami, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, na wyjeździe. Więc będzie to bardzo blisko, w zasadzie tam będą punkt, pół punktu będą, raczej punkt, 2 punkty będą, 3 punkty różnicy. Więc my musimy konsekwentnie grać swoje, mamy tak naprawdę początek rundy w mojej ocenie jakby dla nas korzystniejszy. I musimy to wykorzystać. Czy wykorzystamy? Pytanie jakby jest do drużyny, do mnie, czy uda nam się te 4 tygodnie jeszcze tą drużynę poprawić, jeszcze wzmocnić i wtedy będziemy mądrzejsi. Trudno mi w tej chwili oceniać. Mamy za mało punktów, to jest pewne, ale o tym musimy sobie sami zdać z tego sprawę. Przede wszystkim doświadczenie, konsekwencja w grze, cwaniactwo, tego nam brakuje. I nie wiem tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie w takim przyspieszonym tempie eksternistycznie się tego nauczyć. Trenerze mecze z Kliereksem zawsze do tych łatwych nie należą. Tym razem udało się wygrać 4-2 po bardzo zaciętym boju. No tak, spodziewaliśmy się bardzo, bardzo ciężkiego meczu i dzisiaj okazało się, że to zwycięstwo nie przyszło łatwo. Graliśmy naprawdę z bardzo dobrą drużyną, niezwykle waleczną. Zresztą spodziewaliśmy się takiego meczu i cieszę się, że po pierwsze na poziomie walki nie przegraliśmy tego meczu, a też w kluczowych momentach pokazaliśmy taką mądrość i z tego jestem bardzo zadowolony i gratuluję moim zawodnikom tego, że właśnie te kluczowe momenty należały do naszej drużyny pokazali to opanowanie, pokazali to, że mimo takiego meczu bardzo, może nie nerwowego, ale takiego momentami wręcz taka kotowanina była na boisku, pokazali, że to opanowanie i też byliśmy skuteczni pod bramką przeciwnika, co jest niezwykle ważne. Duet Mikojewicz-Kleberson wyjechał na kadrę, tutaj wrócił i zagrał jak z nut. Ten duet, można powiedzieć, no dzisiaj przypisał się mocno jak i w tamtym sezonie do zdobycia kolejnych punktów. Tak, oczywiście. No, myślę, że wszyscy zawodnicy dzisiaj dołożyli swoją cegiełkę. Cieszę się, że... Zresztą ja mówiłem o tym, że jeśli te nasze mocne filary naszego zespołu będą grały na swoim poziomie, bo to od nich gdzieś tam te wymagania są większe, to i ta młodzież nasza będzie potrafiła dźwignąć się i poradzić sobie z presją na boisku. I ja jestem zadowolony z postawy każdego zawodników dzisiaj i nie chciałbym nikogo wyróżnić. Wyróżniam całą drużynę, naprawdę świetna postawa i oby tak dalej. Niech ten 2017 rok będzie jeszcze lepszy niż ten, który się kończy.
Za nami koniec rundy, 11 meczów. Początek bardzo nieudany, ale ta końcówka coraz lepsza. Czyżby ta forma była konkretnie budowana na tą fazę drugą sezonu? No tak, wiadomo, że system rozgrywek jakby determinuje to, co robimy. Wiedzieliśmy o tym, że początek sezonu będzie bardzo ciężki dla nas. Też przebudowywaliśmy zespół, kilku nowych zawodników się pojawiło. Mówiliśmy sobie też po pierwszych meczach, że no jednak ci, którzy się pojawiają, mówię o tej młodzieży, tak, no potrzebują trochę czasu, potrzebują, żeby zebrać to doświadczenie na tych ligowych parkietach i mają taki potencjał, że ten poziom swój podniosą. Oczywiście pracujemy dalej, musimy pracować dalej, to nie jest tak, że teraz kończymy rok i jest aż taki hura optymizm. Fajnie, że wygraliśmy ten ostatni mecz w tym roku, bo to było dla nas bardzo ważne i postaramy się, aby ta druga runda była jeszcze lepsza niż ta pierwsza. No, można powiedzieć powrót do byłego klubu Torunia, mało gościnny FC Toruń dzisiaj, niestety przegrywacie 4-2. Jak ocenisz postawę swoją i całej drużyny w tym spotkaniu? Na pewno od początku meczu staraliśmy się. Na pewno mieliśmy plan, aby ten mecz wygrać. Nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby od razu, nie wiem, pokonać się i podejść do tego z klęską, że FC Toruń jest lepszy. Chcieliśmy się postawić i zrobiliśmy to. Na pewno to zrobiliśmy to, wykonaliśmy plan w 100%. A czy Toruń jest tutaj faworytem był w tym meczu? Według mnie nie. A mecz był prowadzony równorzędnie. Bramki z przypadku dzisiaj zadecydowały o tym wszystkim, jakieś odbicia od klatki piersiowej i tak dalej. Ale no, FC Toruń dzisiaj było lepsze. Wracamy bez punktu do Chorzowa, no szkoda. Pół sezonu zasadniczego już za wami. Jak odnalazłeś się w drużynie Clearexu? Na pewno chłopacy w zespole od razu przyjęli mnie bardzo pozytywnie. Jestem zadowolony z tej zmiany, bo wróciłem w końcu do swojego rodzinnego domu i w końcu po 22 latach, tyle ile mam, mogłem zadebiutować na Chorzowskiej hali przy ulicy Dąbrowskiego. Uznaję to za dobry krok w swojej karierze i mam nadzieję, że jeszcze długo tak będzie do przodu cały czas. Krzysztof, wróciłeś do drużyny, no i każdy kolejny mecz zdobyte punkty. Chyba przynosi szczęście FC Toruń. No mam nadzieję, że tak jest, no ale to może nie szczęście, ale w końcu drużyna zaczęła grać fajny futsal i no i zwyciężamy. 9 punktów w 3 meczach, fajnie się wygrywa każdy po kolei mecz, więc tylko się cieszyć. Dołączyłeś do drużyny na koniec pierwszej rundy, a jak ocenisz postawę toruńskiego klubu po tych 11 spotkaniach? No nie tylko z twoim udziałem. No co, no jesteśmy w 6, to jest cel minimum, jest wykonany, teraz będziemy walczyć o pierwszą trójkę do końca rundy zasadniczej, a później no, liczymy, że powalczymy jakiś medal. Po przerwie od razu rywal Rekord Bielsko-Biała, czyli mecz z liderem. Jak czujesz szansę na to, żeby no, poprawić wynik ten, który był tutaj w Toruniu? No, wydaje mi się, że pierwszy mecz to jest taka loteria. Też nie wiedzieliśmy, chłopacy nie wiedzieli, jak ten rekord wygląda. Wygląda bardzo dobrze, no ale teraz będziemy przygotowani no i powalczymy jakieś punkty. Z tobą będzie łatwiej. Dzięki.